Siemano, dzisiaj pokażę Wam taki przepis, że tego łososia z mikrofali to możecie sobie wsadzić. Wycinamy cienkie paseczki z marchewki, i do garnka wlewamy szklankę octu, szklankę wody, pół szklanki cukru. Zagotowujemy, zalewamy tym marchewkę i odstawiamy na 30 minut. W misce mieszamy ze sobą łyżkę majonezu, łyżkę keczupu, łyżeczkę startego imbiru, łyżeczkę oleju sezamowego, łyżkę sosu sojowego. Dodajemy 150 g wędzonego lub surowego łososia. Mieszamy i też odstawiamy na 30 minut do lodówki. Kroimy ogóreczka. Ugotowany ryż doprawiamy cukrem, octem ryżowym i solą, przekładamy go do miski, układamy łososia, ogórka, piklowaną marchewkę, posypujemy prażoną cebulką, sezamem i gotowe.